Witam graczy bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną wojnę. Tym razem wchodzimy w ten najgorszy dla mnie tryb, niestety najgorszy tryb, czyli War Equalizer, wyrównanie wojenne. Bijemy się tutaj z sojuszem Syndykat. Oni są mega, mega silni. Zostało im 99 flag, nam zostało 37, więc ta różnica to jest 62 flagi. 62 flagi, no i punktów mamy 2400 na 62 flagi, to jest dość duża przewaga. Duża przewaga. No nie wiem, czy taka duża, ale jakaś tam przewaga jest. Wydaje mi się, że na razie wygrywamy. No i zobaczymy, co się wydarzy. Oczywiście przeciwnik jak zawsze. Fioletowy tank plus żółty tank. Wiele kart tych żółto-fioletowych w defach. Oczywiście Erlangszany, Aramisy. Wszystko to, co jest teraz mega, mega silne. Najgorsze jest to, że moje składy opierają się bardzo dużo na tych statusach. Bo na przykład skład Ludwikiem nie wiem, czy użyję. No ale dobra, co tu iść najpierw? Myślę, że może tu tego byśmy sobie pocisnęli. Zobaczcie, są tu dwa żółte. Znaczy dwa fioletowe. Tu też są dwa fioletowe. Ale są takie dwa fioletowe przy sobie. Chyba w tego bym wszedł. Od razu swoim żółtym składem. Oczywiście Haftor na tym trybie działa dużo gorzej niż powinien. Niż zawsze. Ale może się uda jakoś złożyć te 7 żółtych po prostu bez Haftorna. Tu Alaski są. Kurczę, szybkie Alaski, które obniżają manę. No ale nic. Czy ja tu tak chcę iść, czy nie chcę tak iść? Chyba tak bym poszedł. Tak bym poszedł i modlił się o te 7 klocków. Akurat mnie wije jakiś typek. Ciekawe, czy się odbije, czy nie. Dobra, no i coś tu jest. Coś tu jest, coś tu jest. I teraz pytanie. Jak ja bym sobie zrobił tak, czy to byłby diament? To byłby diament. Ale czy ja chcę iść po diament? Jak zrobiłbym zielony, tylko takie 3 zielone, nie 4, tylko 3 zielone, to przyszedłby diament, ale ja tego diamentu chyba robić nie chcę. Ja tego diamentu robić nie chcę, bo po tym diamencie nie będę miał ruchu żadnego, żeby złożyć klocki. A nie, będę miał, w sumie będę miał. Tak, zrobimy tak. Tak i kolejne 3 w niego. Okej, diament się jednak złożył sam. Ojejku. Dobra, ale to nie jest takie złe do końca. Tu sobie obniżymy obronę. A zaatakujemy sobie w tego najpierw. I zaraz zrobimy tak. Dobra, mamy tutaj niebieskie. Dobra, no odpala mi Alaska. Dobra, to już co zabijemy? Nie wierzę. No dobra, odpalają mi dwie na raz, to dobrze. O, ona jest nieruszona, więc świetnie. Po prostu świetnie. A teraz, żeby uników nie było. Czy będą uniki, czy nie? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, są uniki. Są uniki, to może ją klocki zabiją? Czy też nie? No nie wierzę. Drugi raz. Ha! Nieźle. Może teraz? Nie. Ile zostało życia? 0. Okej, okay, świetnie, że Haftorn cię zabił ze specjala. No te laski już wam powiem, że tu zobaczcie ile uników robią. Mogą przysporzyć nam kłopotu na tej wojnie. No dobra, pierwsze koty za płoty. Mnie też kolej zbił za 48, tyle daje punktów. Zobaczcie, byłem ostatnio do resetu. Też ustawiłem dwa żółte koło siebie. Ale to nic. To nic, bo taka obrona jest silna. Dobra, no to teraz by się przydało. Teraz by się przydało wjechać w coś. Wjechać w coś kolorem. Kolorem fioletowym. Fioletowym kolorem, czyli z panterami właśnie. Z panterami. Czyli co ja tu chcę z panterami bić, kurczę. Tak w ogóle tu patrzę, czy bym najpierw sobie zielonym nie wjechał. Dwa niebieskie i to jest dobre na zielonego. Na zielony mój team. Na mój zielony team. Czyli z nadachą i gracją, ale jeszcze się boję tego teamu używać. Jeszcze się boję tego teamu używać. Najpierw chciałbym coś z panterami. Tu mógłbym też iść, ale tutaj, tu z drugiej strony, mógłbym iść niebieskimi, czyli składem z Lepusami, bo tam jest Perseusz, który blokuje leczenie w razie czego. W razie, by ta wika się odradzała 4000 razy, bo tak może być, to by mnie blokował leczenie. To też jest dobre, ale też na razie myślę, że tym fioletowym muszę iść gdzieś na jakiegoś żółtego tanka. Możemy iść na Falin. Możemy iść właśnie tutaj. Ale tutaj chciałem tym zielonym. Zostaje nam to.
Albo to. I pytanie, czy jesteś dla Erlangshena? Tutaj mógłbym czerwonym wjechać, bo dwa zielone są. Ale Erlangshen, tutaj fiolety. Znowu jest to Alaska, tu nie ma Alaski. Tu nie ma Alaski, to jest teoretycznie lepszy cel. Teoretycznie lepszy cel. Ale... Pytanie, kogo się bardziej bym bał? Czy tego? Czy tego? No to są dwie pantery takie silne, ale te pantery właśnie nie mają uników. Mogą mieć super unik od tego. Tutaj ona ma unik, tu jakaś małpa. Nie wiem, kurczę, nie wiem, tam mam profesorkę do grania, a profesorka jest tu mega słaba. Więc teoretycznie na tego bym wolał iść. Ale tu znowu mam obniżenie many od Alaski, jeśli kurczę. Nie wiem, czy tego mam wybrać. Tutaj jest podwójne przełamanie, tak? U niej, tu u niego. Nie ma podwójnego przełamania. A ten jest na czerwony skład dobry. Ten jest na czerwony skład. Ajajaj. No i myślę. Co mi tam grało z tą Arielką ostatnio? Bo nawet nie pamiętam. Ariel czy czerwony i co? Kurczę, będę musiał sprawdzić. Dobra, więc chyba pójdziemy sobie na tego. Tu sobie fioletami pójdziemy na tego. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Może coś tu będzie dobrego, a może nic nie będzie dobrego. Dobra, pierwszy kot. Gdzie ty jesteś, kocie? Tutaj. Tutaj. Tu gra jeszcze profesorka i... Kara. Wiem, że to jest support za słaby. Ale nie mam innego żółtego, a tutaj kara jednak mi będzie potrzebna. Będzie mi kara potrzebna. No i tak sobie idziemy. Oddziały są ok. Liczymy na 7 fioletów. Czy będą tego, nie wiem. Może nie być. Kurczę, mnie tu kusi ten ruch niebieski, ale sobie rozwalę tym. Kusi mnie też sugerowany ruch, to wtedy wyjdą 3 fiolety. Ale co mi po tych 3 fioletach? No nic. Właśnie nic. Robimy sobie tak. I teraz sobie robimy tak. I ty jeszcze nie odpaliłaś. Kurczę. Najgorzej, że ona mi teraz odpala. Ja tu mam 6 klocków. 6. Muszę poszukać tutaj diamentu. Mam 3 i 6. Te 3 i 6 chyba mi nic nie da. Najgorzej, ona teraz odpala mi po equalizerze. Kurczę, i może mnie bardzo mocno zbić. A, i tak się zrobiło 3 tylko. Dobra. Ale to jeszcze nie jest przegrane. To jeszcze nie jest przegrane, pamiętajcie. Dopóki piłka w grze. I teraz tak, co ty mi załadujesz tutaj tego, czy nie załadujesz mi tego? Chciałbym, którą teraz stronę wybrać, czy prawą, czy lewą? Co tu zrobić, jak tu żyć? Gdzie tu nie pójdzie combo? To jest najważniejsze, żeby tu nie poszło combo. Wydaje mi się, że tu tak zrobimy. Ała, uff. Dobra, no ale teraz by się przydało odczekać, ale ja nie mogę czekać, bo ja nie mam żadnego ruchu, żeby zrobić. Nie mam żadnego ruchu bezpiecznego. Więc muszę tutaj bić. Zrobimy tak, tak i tak. Co się wydarzy? Okej, weszły jakieś super uniki. No kurczę, bardzo szkoda, że weszły te uniki jakieś superanckie. Najgorsze, że mam tutaj dwa ruchy do zrobienia. Albo ten żółty. Czy ten żółty mi naładuje profesorkę? 3, 4, 5, 6, 7. Chyba nie. No nie wierzę, że to by zostało 62 życia. Kurczę. Dobra, próbuję. No i co ja tu teraz mam zrobić? Liczyć tu na fiolet, że wpadnie. Ale nie wpadł. To ten dach załadował. Kurczę. Dobra.
Teraz czy ja chcę profesorkę, czy ja chcę najpierw panterę? Profesorki i tak nie odpalę. Więc muszę tu spróbować zabić na dachę. 138 życia. I teraz co ja chcę? O Boziu, no to jest właśnie equalizer, niestety. Equalizer to taki jest. Muszę odpalić to. No i tyle życia im zostanie. Niestety tyle im życia zostanie, bo nie mam teraz tutaj jakiego ruchu zrobić. Kurczę, no. Bo teraz mi zginie jedna karta i potem mi zginie druga karta, więc muszę tutaj teraz jakoś próbować zabić Magniego. Dobra, wszedł fiolet. Tylko nie wiem, czy ten fiolet mi go zabije. 397. Po 150 powinienem bić, więc powinno go zabić. Powinno go zabić, ale czy tak się stanie? Tego nie wiem. Później nie zabije pantery raczej niczym. No i to tak jest właśnie. Czym tu zabić tę panterę? Spróbować zabić przynajmniej. Dobra, jeśli ja to przeżyję, to może ją zabiję później. Przeżyjesz? Jeden życia. Jeden życia. 102 powinienem ją zabić. XD. Tak powiem. XD. Łatwiutko, co? Łatwiutko. Ja pierdzielę, co za walka. Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Dobra. Nie wiem, czy po takiej walce nie trzeba ochłonąć chwilkę. Bo może tak trzeba zrobić. Ale nie ma co. Nie ma co. Myślę teraz na co iść. Czy tutaj tym zielonym iść, czy tutaj iść czerwonym. Tam jest. Tylko nie pamiętam znowu, co mi tam grało. Kurczę, co tam grało? Co tam grało z Arielką? Co tam grało z Arielką? Czy ktoś z was może wie, co grało z Ariel? Nie wiem, czy ja będę używał tego składu z Kiwkiem. Co tam mogło grać z tą Ariel, no? Finlay jakieś do bicia? Czy jakiś support by tam się przydał bardziej? Kieł może? Kurde, no. Nie wiem. Nie wiem, szczerze. Szczerze nie wiem. Dobra, nieważne. Nieważne, bo teraz bym sobie poszedł. Żółto-fioletowymi, czyli znowu możemy iść na fioletowego tanka. Na fioletowy, albo najpierw tutaj niebieskimi bym wjechał. Tu niebieskimi, bo bym tu blokował leczenie. Tak chyba zrobimy. Tak chyba zrobimy, że tu sobie pójdziemy niebieskim. Od razu niebieskim. Wiem, że to nie jest najsilniejszy cel, ale takie cele mogą właśnie sprawić największe psikusy. Największe psikusy mogą sprawić. Dobra, idziemy tak. Oddziały ok, wszystko ok. Minionków sobie nie robię. Augustus daje minionki, ale to nic. Ja go pewnie nie odpalę nawet. No i co, tak chyba będzie dobrze, co? Tak, tak jest dobrze. No idziemy. To jest to, że właśnie tutaj jest dobre niebieskie, dlatego że ja blokuję leczenie Vivci. Ona się może odradzać tu, nawet wiem, że się będzie odradzała. Ja jej mogę to leczenie zablokować. Zablokować to leczenie mogę, tylko czy ja tu mogę cośkolwiek zrobić? Jakbym sobie podciągnął jakoś, kurczę, te zielone, ale sobie nie podciągnę w żaden sposób. Chyba, że tak zrobimy. Rącz, trójeczkę, trójeczkę już. Czy ja chcę tą trójeczkę, czwóreczkę robić? Dobra, zrobimy. No, wszystko idzie w kurcze. Jak mi teraz to popsuło? Ale dobra, mam te niebieskie. Tylko teraz, żeby komba nie zło, to trzeba zrobić to w sposób umiejętny. Sposób umiejętny, czyli na przykład taki. No, ale przyszło zielone. Dobra, to nic.
To nic, bo właśnie tutaj sobie robimy ten ruch, który chcę. Tylko że jeszcze musimy czekać teraz na equalizer. Okej. Okej, to robimy tak. Którą stronę bijemy? Którą stronę bijemy? No nie ładuj tylko jej. Boziu. Czy ja się boję uników kocich, czy ja się boję tu lewej strony? Nie wiem, czy ja cokolwiek jestem w stanie tu zbić. Ale wydaje mi się, że najlepsze to będzie zbicie środka. Tak mi się po prostu wydaje. Zapytacie dlaczego? A ja powiem, bo tak. Tak, tylko że najgorzej, że właśnie ona tu będzie dawała. O Boziu, Boziu, Boziu. Dobra, idę w środek. Okej. I teraz ja sobie muszę podejść tymi zielonymi. Znaczy, bardzo bym chciał. Ale ja tym mogę naładować kwinto. Więc nie wiem, czy lepiej po prostu zrobić te czerwone, te niebieskie. Czy ja ją zabiję? 312 życia. Nie wiem, czy teraz ją zabiję, ale w kolejnej turze powinienem ją zabić. No. Dobra, zabiło ją jednak. No Wifcia, czemu ty leczysz ciągle? Czy ty zginiesz, czy ty zginiesz? Okej, coś tu jeszcze jest. Coś tu jeszcze się dzieje. Coś tu jeszcze się dzieje. Dobra. Nie przeżyła tego. Dobra, oczywiście teraz sobie odpalam kartę, dlatego że jest equalizer, czyli wyczyści moje debuffy z tych lepusów. Więc robimy sobie tak i tak i tak. I teraz jest szukanie klocu sława, czyli robimy tutaj ruchy takie, żeby się pozbyć dużej ilości klocków, na przykład combo razy 6. Tu, żeby przyszły nam właśnie już klocki, które już są. Nawet nie musimy tego Augustusa odpalać na razie. Nie musimy go odpalać. Dobra, tu możemy zrobić tak, możemy jednym klocem tu w sobie wjechać. Okej, odpalimy, żebyście widzieli, po ile on leczy. No to się zbroka wygląda. Patrzcie, leczonko, jakie wspaniałe. Po 1000. 1000 karta leczy. No fajne karty są, tyle leczą po 1000. To są bardzo fajne karty. Taka jest Kleopatra też, taka jest Hete Perez. Taka jest też Annabel. Annabel też leczy. Tam ona dwa statusy zdejmie i już leczy po 5000. To jest chora karta też. Chora karta czwórkowa Annabel. Dobra. Mamy 3 ataki. No i teraz tak, czy ja bym tu wjechał tym zielonym? Boję się tej Anki, jak nie wiem, bo jak ona mi walnie pierwszego hita w Almura, to tego Almura nie będzie. Więc bardzo się boję tego zielonego składu. Tu też mógłbym w sumie czerwonym wjechać, bo są takie. Albo tu. I pytanie. Chyba się bardziej boję Erlangshena niestety. Dobra, to sobie wjedziemy teraz zielonką. I właśnie pytanie, czy tutaj ta zielonka będzie dobra. To jest pytanie, ale powinna być dobra. Powinna być dobra ta zielonka, bo zielonki są fajne. Czyli na dacha. Gracja. Nie, Quinto i Almur. Almur, where are you? Almur, chodź się bić. Dobra, i Hete Perez. Hete Perez. No i tu jest najgorszy, jest N. N jest na tanku bardzo silna. Ale możliwe, że mnie, jak mi odpali w Almura, to go zabije na hita. To jest niestety to, że go zabije na hita, jeśli odpali go za pierwszym razem. Najpierw w niego. Więc zobaczymy, może tak się nie stanie. Może tak się nie stanie, a może tak się stanie też. Nie wiem, no idziemy. W każdym razie idziemy i zobaczymy. Zobaczymy. Ja mam cztery, ale nie mam trzech kolejnych. Nie mam trzech kolejnych, chyba że z dołu przyjdzie. Z dołu przyjdź. Zielonka. No. Kurczę, nie przyszła. Dobra, no i teraz bym mógł zrobić, ale nie zrobię, bo przecież idzie kombo duże. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba te kombo. Chciałem zrobić czerwone, znaczy niebieskie, ale zrobić też czerwone. I tam mi braknie klocka jednego. Ale dobrze by też było odpalić już teraz tą N. Czy ja odpalę 3 klockami? Mógłbym też zrobić te 3 czerwone w nią i może tam by wleciał zielony. W dwóch miejscach by tam, mnie tam ratował zielony. 3 klocki, czy tutaj spuścić te klocki? Po lewo. Po lewo czy po prawo? No, co ją bardziej załaduje? Tutaj jak pójdzie, to pójdzie combo w nią i 3 klockami dostanie.
Tutaj też zostanie trzema klockami, więc idę tak. I żeby to ją załadowało, bardzo bym chciał. No i to jest taka właśnie piękna gra, że jej nie załadowało. No dobra, ale to nie, z którą stronę bije? Bije chyba tę stronę, bo tu nie ma uników. Jest szansa, że ją zabije. Jest szansa, że ją zabije. Tak się wydarzy. Widzę, że mam diament, ale ten diament, ja nie chcę tego diamentu robić, bo ten diament mi tylko może odpalić Alaskę. Ja tu muszę przeczekać do Equalizera teraz. Okej, okay, albo mogę się też uleczyć. Co tu robić? Co tu robić? Hugo, ty mój bohaterze. Dobra, leczymy się. Leczymy się. Nie ma to tamto. Jest leczonko, robimy diaksa. Od razu, bez pardonu. Bez pardonu wjeżdżamy w typa. Tak jest. No i co? I teraz się ładujesz, tak? Bo why not? Bo why not? Why not, dude? Dobra. I teraz, co ja chcę tutaj zrobić? Nie wiem, co ja chcę. Gdzie dostałeś klocków? Ty nie dostałeś raczej tutaj 6 klocków, tylko dostałeś 5 klocków, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Dobra, zrobię taki ruch. Okej. Okay. Dobra, tu mi zrobiło jakieś rzeczy, ale to nic. Dobra, mamy Anabelkę. I teraz tą Anabelką sobie możemy czekać i czekać. Tu możemy nawet chyba zrobić taki ruch. Czy wymusimy tego pana? Ten pan chce mi odpalić na trzecim ładunku. Dobra. Ale możliwe, że mu nie pozwolimy. Gdybym zrobił taki ruch, zostanie mu życia 15. I 15 życia. Czy Anabel to zrobi? Czy Anabel to zrobi? Pokaż Anabel, że bijesz coś. Bije za 44. Świetna jest Anabel. Świetna, nie dość, że leczy, to bije. Dobra. Udało się zbić Marco Polo. I zostały dwa ataki. Dwa ataki. Jeden został atak czerwonymi. Czerwonymi, czyli oczywiście z Ariel, Alucardem i z czym jeszcze, to nie wiem. Właśnie nie wiem, z czym jeszcze tam gram. To jest najgorsze. I chyba muszę się cofnąć do moich filmów i zobaczyć, z czego ja tam biję czym. Ale no to jest bez sensu. Dobra. Najpierw on poszedł na tanka fioletowego. Swoim żółtym składem. Żółtym składem. Tylko jakiś bez tego Erlangshena, no please. 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 No same są Erlangsheny, tutaj nie ma Erlangshena, ale tu jest znowu N. No ale to nic. Ja tu postaram się iść. Ludwiks plus Xenofold. Dobra, i tu jeszcze do Andrei Kiwek. Tak? Tak jest. Tak jest i nie wiem, czy to jest dobra drużyna na Equalizer. Nie wiem, czy to jest dobra drużyna na Equalizer. Ale próbujemy. Próbujemy, może to będzie dobra drużyna. Zobaczymy. Mamy teraz dwie tury, żeby wymusić tego typa. To się pewnie nie stanie. Dobra, mam tu coś żółtego. A fioletowego nie widać. Mam 6, ale czy te 6 mi coś daje? To jest to, czy te 6 mi coś daje? Nie daje mi nic, bo po prawo nie mam jak ktoś. Dobra, robimy 3 w niego. Okej, okay, jest 7, ale czy te 7 mi coś da? Znowu to jest pytanie za 4 miliardy punktów. Bo chyba mi nic nie da. A met ładować tutaj? Czy jest gdzieś combo jakieś do zrobienia na planszy? Nie ma komba do zrobienia na planszy. No, robimy tak. No i teraz właśnie leci Equalizer. Ojejku, i teraz ja też muszę odpalić tą bombę. Co mi się bardzo nie podoba. Mógłbym też tymi zielonymi spróbować. Tutaj.
że wjedzie jakiś żółtek. Okej, okay, wjechał żółtek, ale troszkę źle wjechał żółtek. No i lipa, lipa, lipa jest teraz. Dobra, robimy tak jeszcze. No i mamy trzy. Mamy trzy. Co my teraz będziemy tu blokować, czy cokolwiek? Nic nie będziemy blokować. Bo tu już się niestety nie uda tego wygrać. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy ja mam na niego skład jeszcze. To jest najgorsze, że ja tego nie wiem. Zgiń, zgiń. Tak jest. Dobra, mamy equalizer. Mamy też leczenie. Mamy też malinkę. Czy my sobie odpalimy malinkę? Odpalimy sobie malinkę. Czy my teraz jakoś tu zagramy sobie tymi fioletami? Te trzy klocki nie naładują mi nic. Nic mi nie naładują te trzy klocki. A ja tu muszę naładować w tej turze raczej. Bo tu mamy Pantera, potem N, potem wszystko, więc ja tu muszę iść poszukać tego klocka. A nie da się znaleźć tu nigdzie. Dobra, miss. Kurczę, lipa, że teraz jest equalizer i oni nie zmisują. Robimy tak. Dalej szukamy. Szukamy tutaj fioletu. A coś jest, ale... Ale nie wiem, czy tu będzie coś ze mnie zbierać. No i ona chyba zakończy. Zakończy walkę med, tak mi się wydaje. No co robimy jeszcze tego diaksa? No turę za późno. Turę za późno, tu się wszystko wydarzyło. Ale to nic, to nic. Kiedyś musiał nadać ten moment. Było blisko niestety. Mam ostatni atak, więc chyba muszę po sobie dobić. Nie pójdziemy na tego pana z dwoma zielonymi. No ale myślę, że tutaj damy radę się. Damy radę to zrobić, gdyż, ponieważ, iż dlatego, że... Arielka, where are you? Where is Ariel? Dobra, Ariel, i co tu jeszcze ostatniego zrobimy? Co tu weźmiemy ostatniego? Może June. June, żeby zabijał. Tak? Rycerz też mógłby być. Okej, okay, rycerz damy. Dobra, tak, tak, tak. No idziemy. Zobaczymy, czy będzie kloc, czy nie będzie kloca. Może, może będzie. No nie ma tak dużo kloca. Niestety nie ma. Niestety nie ma. I tu znowu może być odbitka. Dobra, jest raz. Jest dwa. W kogo wadniemy? Dobra, w tą panią. Dobra, i robimy bam, bam, bam. No, oczywiście uniki. No, po prostu cudownie. Cudownie. Dobra. No nie wierzę, że jeszcze mi odpali. Dobra, i dał oczywiście minus ataku, ale to myślę, że to nic. Chyba, że zrobi 14 uników teraz. Nie zrobiła. Dobra. Dobra, jakoś tam poszło. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? No koniec ataków. Jak wygląda? 80 ataków oni. Nam zostało 28. 28 ataków. No. Czy to jest do ugrania? No jest do ugrania, ale czy się ugra? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Zobaczmy Top Attackers. Pioterka bardzo ładnie. Megatron sędzia. Rosie. Tutaj Agaia. Antonio. Nexus, Pezon Patron, Michał, Alchemix, Cykornaru. No tak to wyszło. Tak to wyszło. Zobaczcie sobie sami zresztą. Co ja tu będę mówił?
Nie jest źle, ale też wiadomo, nie jest dobrze. No tam jest jedna tura. Jakby mat nie uderzyła, to bym to ugrał, jakby mat nie uderzył. Ale mat uderzyła i niestety, niestety. Tam pewnie coś źle zagrałem. Ale to nic, to nic. Jesteśmy już po wojnie. Czekamy na kolejną. No i trzymajcie się wszyscy, cześć.